Dlaczego jeździcie na rowerach? A dlaczego nie? To chyba naturalne. Nasze spotkanie jest ostatnim spotkaniem w sumie w 10 w różnych miastach Polski. Byliśmy w Szczecinie, byliśmy w Krakowie, byliśmy w Toruniu, gdzie oglądaliśmy tamtejszą infrastrukturę. Była wymiana doświadczeń między urzędnikami, między organizacjami rowerowymi. W Radomiu jest ostatnie, jest zakończenie tego programu. No i właśnie tutaj pokazujemy nasze osiągnięcia. Organizatorem jest moja macierzysta organizacja, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa. W ramach projektu unijnego po prostu to się dzieje, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego, wsparcie Unii Europejskiej. Natomiast robimy to w imieniu sieci Miasta dla Rowerów. Miasta dla Rowerów to jest w tej chwili stowarzyszenie. Przez 16-17 lat działaliśmy jako luźna federacja, jako taki sztandar powiewający nad lokalnymi organizacjami rowerowymi w Polsce. A Miasta dla Rowerów są po to, żeby miasta polskie były przyjazne dla rowerzystów. Chcemy, żeby każdy Polak, każda Polka miała wolny wybór, czy do pracy, do sklepu, na zakupy jedzie samochodem, autobusem, czy może jednak rowerem. W tej chwili większość ludzi w Polsce tego wyboru nie ma. Chcemy, żeby każdy mógł wybrać, a wybierać będzie racjonalnie, bo okazuje się, że rower tak naprawdę jest najszybszy, tani, jest dobry dla zdrowia, wszędzie się zmieści. Te nasze spotkania służą wymianie doświadczeń, czyli po pierwsze każdy dzieli się swoją wiedzą z innym miastem, chwali się tym, co udało się zrobić, mówi o tym, jak to się udało zrobić i dzięki temu możemy znacznie efektywniej działać. A drugi powód jest taki, że tworzymy strategię działania na przyszłość po to, żeby móc pewne załatwiać na sprawy na ogólnopolskim poziomie. Rowerzyści muszą być reprezentowani po prostu w skali ogólnopolskiej i muszą działać razem, wtedy możemy więcej załatwić. Chcieliśmy się pochwalić bardzo dobrą drogą rowerową na osiedlu Południe. Jest to droga wzorcowa. Takiej drogi rowerowej mogą nam pozazdrościć czołowe miasta, które ten ruch rowerowy rzeczywiście jest na wysokim poziomie. Wrocław, Kraków, nie ma takiej infrastruktury. Tuż obok jest droga rowerowa, która kończy się jako czwarty wlot skrzyżowania. Nie ma takiego jakiegoś makaronu, prawda, dookoła skrzyżowania, że nie wiadomo, którędy jechać. Rowerzysta po prostu zjeżdża z drogi rowerowej prosto na jezdnię takiej lokalnej uliczki, gdzie porusza się między samochodami, które jadą powoli. Droga dla rowerów, która na skrzyżowaniach jest prowadzona wyniesionymi tarczami, czyli po prostu rowerzysta ma pierwszeństwa, samochód, który przejeżdża rowerzyście przed nosem, musi przeskoczyć przez taki gard. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobra jest nawierzchnia asfaltowa. Oczywiście zdarzają się również kiksy i tutaj myślę, że Radom nie odstaje specjalnie od średniej ogólnopolskiej, bo niestety w Polsce jest tak, że 2 kroki do przodu, 1 krok do tyłu. Jakichś takich strasznie złych rozwiązań nie widzę. Jest wiele rzeczy błędnych, które absolutnie powinny zostać poprawione. Jest wiele przykładów rzeczywiście niezgodnych z prawem realizacji. To jest jak gdyby niestety taki standard polski, że po prostu nikt tego prawa złego zresztą nie przestrzega. Natomiast cieszy mnie to, że tutaj rzeczywiście są takie rzeczy, którymi się Radom może chwalić w skali Polski. Musimy się wiele jeszcze nauczyć, zarówno rowerzyści, jak i piesi. Na tym osiedlu jest inny problem. Pieszy idący szczególnie z wózkiem dziecięcym, ten wózek dziecięcy, te kółeczka wpadają w drgania i być może będą takie sytuacje, gdzie matka, ojciec prowadzący wózek będą woleć chodzić po prostu po drodze rowerowej, po prostu jest równiejsza nawierzchnia. I tu jest to pewne niebezpieczeństwo, no zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało.